Tu, tu, tu. Tu, 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 tu Wstęp muzyczny, zawsze mile widziany. Najlepsze wolnościowe media w internetach. 2020, moi drodzy, oh! Zabili mi dziś dolara. Nie sprzedałem go, Jezu, za późno. Spadł mi na 3,68. Dzień dobry moi drodzy, w końcu możemy sobie porozmawiać o tym dolarze moi drodzy, obecna sytuacja jest bardzo ciekawa, rzeczywiście dolar umiera, według wielu już dolar umiera, już idzie do piachu, że o potężna złotówka i inne waluty wychodzą na prowadzenie, oczywiście, oczywiście, że tak zawsze jest, zawsze tak się skończy sądzę, że wiele osób padnie w pułapkę, moi drodzy pokażę wam kilka wykresów, potem wam powiem co kupuję w tym tygodniu, inwestuję 500+, porozmawiamy sobie o wynikach gospodarczych całego świata, chciałem tylko na początek powiedzieć że przez ostatni czas pojawia się dużo tutaj hejtu, ciekawe gdzie są teraz ci hejterzy co mówili, o debil, babciak debil, prankster debil, 8 tysięcy złotych chodzi, a powinien poczekać, 120 zł za srebro, powinien poczekać, debil, prankster debil, no jak tak można spekulować na no, przecież na złocie i srebrze przecież kupujemy aż do śmierci, prawda? No i dużo było też hejtu, jak sprzedawałem tak, tak samo akcje, teraz jest hejt, jak kupuję obligacje, kupuję dolara, bo przecież jestem gamoniem, przecież dolar spada, więc yy, jestem gamoniem, że kupuję yy, coraz więcej po prostu dolarów i obligacji z Stanów Zjednoczonych, no i przypominam, że po... Celem tego kanału była edukacja, żeby się uczyć razem i przez te dwa i pół roku cały czas ludzie hejtują, sądzą, że są najważniejsi i najlepsi na całym świecie i to strasznie boli, bo się otwieram przed wami, a mi ciśniecie i to jest trochę chamska, że mi się to chciało w tamtym tygodniu otworzyć i miałem ochotę nawet sprzedać ten kanał, nawet cały projekt Veto, całą firmę. Z tego powodu, że, że jest bardzo dużo osób, którzy tu przychodzą, nie chcą w ogóle mediów wolnościowych, nie chcą w ogóle uczyć się, nie chcą żadnej edukacji, po prostu są najważniejsi na świecie i tylko helpią się nienawiścią. A jeśli łamiecie aksjomat o nieagresji, to proszę was, idźcie sobie stąd, pewnie jesteście jeszcze rycerzami trzeciego aksjomatu. A ja dzisiaj opowiem moim najlepszym fanom, moim najlepszym ludziom i najlepszym ludziom, którzy kochają wolność i chcą się uczyć i iść razem ze mną do, do wolności. Powiem wam dzisiaj, co kupuję i pokażę wam kilka wykresów. Zaczynamy, moi drodzy, inwestuję 500 Zaczniemy sobie, moi drodzy, od takiego fajnego wykresu. A propos tego tych najfajniejszych ludzi, którzy zwiększyli pozycję, moi drodzy, shortów na dolarze. Jest all-time high najwięcej na świecie. Osób ma pozycję short na dolarze. Wszyscy sądzą, że dolar właśnie umiera. I tak jak na krypto, tak jak na akcjach, to się wszystko. Źle skończę dla tych ludzi, moi drodzy. Mm, commercials wrócili do longowania dolara, retail, czyli właśnie inwestorzy indywidualni um, shortują dolara. Mamy w tym momencie tak samo najlepszy, najlepszy, największy stosunek opcji call to put, i wszyscy sądzą, że akcje będą tylko rosły, i obecnie wszyscy są call. Tak? Wszyscy sądzą, że ta euforia jest niesamowita. Indeks, indeks chciwości jest ponad 90. Mamy największe wpływy na, na giełdy na chwilę obecną. Kiedy, kiedy wszyscy są chciwi, ja chcę być rozsądny, a kiedy wszyscy będą się bali, to ja będę właśnie chciwy. W tym momencie ja kupuję dolara, jak to jest 3,68 to sądzę, że warto zebrać trochę tego dolara. Nadal, po prostu skupywać jak najwięcej dolara, jeśli nikt nie chce tego dolara. Pomimo tego, że jest nadal walutą rezerwową, nadal ma ogromną um, siłę armii za sobą, bardzo dużo um, wpływu na gospodarki świata. I sądzę, że, że to, tak się nie skończy, jak wszyscy sądzą, że gdzie do piachu już dolar, nie, że teraz standard bitcoina. Jeszcze nie. Jeszcze nie sądzę, że to jest tak szybko nastąpi. Mamy też wyniki gospodarcze. Przypominam, że ja sądzę, że to się tak niefajnie nie skończy, że nadal mamy, nadal mamy ciężki kryzys. Spójrzmy na, spójrzmy na przykład na um, początkujące, cały czas, moi drodzy, są te Initial Jobless Claims, te benefity dla bezrobotnych. Są cały czas um, dosyć duże. Dużo osób jest um, postawionych za moment przed. Um, no, upadkiem bankructwem konsumentów, dużo osób ma problemy już ze spłatą wynajmu. Więc w którymś momencie ten popyt na dolara będzie wzrastał, żeby spłacać po prostu długi. Dużo krajów ma długi, linie słapowe na koniec roku są coraz mniejsze, tylko szwajcarski bank narodowy kupuje dolara. Więc kilka takich rzeczy, których, których dużo ludzi nie widzi, może nie interesuje się ale jak ktoś jest taki jak ja zakręcony na naukę, to takie rzeczy szuka, takie rzeczy. Nagrałem dwa materiały na Weto Media na ten temat. Um, no i Polecam po prostu Wam przeszukiwać na Fintwitcie informacje o DXY. Ja wiem, że ten indeks dolara teraz spadł na poniżej 91, ale on tak samo spadł przed krachem marcowym, więc bardzo możliwe, że z tego punktu albo spadniemy jeszcze niżej na 88, wtedy jeszcze bardziej będzie się hejt sypał na mnie, że ha 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 ha, właśnie jak debil, właśnie jak sprzedał 8000 złotych. i tak samo i tak samo możemy w drugą stronę odbić się od tego miejsca i zrobić największy short squeeze w historii świata i ten dolar może, może mocno polecieć do góry Pytanie, jak się zachowają politycy? Zobaczymy jak się rozwinie sytuacja z Trumpem i Bidenem. Trump nagrał 40-minutowe wystąpienie i tam jest bardzo dużo, dużo różnych, różnych ciekawych rzeczy. To nie będzie gładkie, gładka zmiana władzy. Moi drodzy, no tutaj jak chcę wam jeszcze pokazać, 378 trzyma się i tak dalej. Zobaczymy jak tu się rozegra ta sytuacja. Oczywiście ten spadek jest przepotężny. Um, I to co dzisiaj chciałem wam pokazać, to ja kupiłem um, 23 sztuki w ramach inwestuje 500 plus. Przypominam, bo też dużo osób nie wie w ogóle, co, czym jest inwestuje 500 to jest seria, w której regularnie co tydzień 500 złotych inwestuje w różne rzeczy. bo dużo osób. 500 złotych, To po co ty w ogóle inwestujesz? Bo nie wiem skąd się w ogóle tutaj ludzie pojawili w ostatnim czasie. Całkiem w ogóle z czapy. Po prostu przez ostatnie dwa lata się pojawiło dużo ludzi i w ogóle nie wiedzą, nie wiedzą co się dzieje i co my tu robimy. Inwestuję 500 Plus, to jest seria, w której po 500 zł tygodniowo coś inwestuję, coś rzucam, długoterminowo, średnioterminowo, ale też coś w tej serii sprzedaję, żeby nie zostać jak ja z kryptowalutami w 2018 roku, no nie? Też HODL. No, i właśnie, żeby tego błędu nie popełnić, też się, też się sprzedaje. 23 jednostki ETF-u, który nazywa się iShares USD Treasury Bond 20. To jest ETF z ekspozycją na obligacje skarbowe długoterminowe 20 i 30 lat. I jest on wyceniany, jest on do kupienia po prostu na rynku brytyjskim i DTL UK. Tak się nazywa. Taki ma ticker ten ETF. Ja go dopisuję do Veto Cash i ja go kupowałem. 21 65 zł 65 groszy na obecną wycenę, bo tu jest cena 5 dolarów 88 centów. I no to jest na chwilę obecną taki to jest wynik tutaj. Jak zobaczycie, tak to wygląda jeśli chodzi o obligacje, to bardzo możliwe, że sądzicie, że te wzrosty są, ten były już duże przez ostatnie dwa lata. Ale sądzę, że, że mogą być jeszcze wyżej. Jeśli wszyscy, cały świat będzie potrzebował dolara, to będzie, będzie uciekał do takich defensywnych aktywów. Ja już przechodzę do defensywy, ja już widzę, że, że te rynki są przehajpowane, dużo osób właśnie jest zbyt pewnych siebie, i dlatego ja jestem po prostu uważny w tym momencie. Polecam po prostu obserwować na Fintwicie kilka kont. Możecie sobie zobaczyć, jak wejdziecie na Twittera weto, Polska, to wejdźcie po prostu w konta, które my obserwujemy i wyciągnijcie też własne wnioski. Uczcie się, szukajcie tych e, ludzi, których mówiłem już wcześniej. Obserwujcie na Economic Calendar, Economics.com um, Makroekonomiczne informacje, jakie spływają z całego świata, to nie wygląda zbyt ciekawie, jeśli wszyscy sądzicie. Że, że jest dobrze, to nie jest dobrze. Nie mamy odbicia V. Na pewno nie mamy odbicia V. Nie wracamy do, do normalnego świata, tak? Pomimo tego, że nie wiem, pan Marietkin mówi 42 miliony szczepionek kubianej, to już nie wracamy do normalności i wszystkich was wyszczepimy w lutym i będziecie normalnie latać i tak dalej. Ja. <laughs> Tam czołg mi jedzie pod okiem, kolego. To, moi drodzy, wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał wstęp. Podobała Wam się konsekwencja w moim działaniu, czyli. Nadal sądzę, że dolar i obligacje do góry, a mm, ryzykowniejsze asety jak krypto, metale. Metale może nie, nie, nie tak szybki spadek jak, jak na akcjach i na krypto, ale metale w pierwszej kolejności też sądzę, że będą e, sprzedawane. E, ale potem psz, góra do, do góry. To wszystko w tym odcinku. Bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie i tym prawdziwym, prawdziwym, wiernym tutaj działaczom, aktywistom wolnościowym bardzo dziękuję wam za, za wsparcie. W trudnych chwilach, kiedy jest duży szum informacyjny, duży hejt. Nawet o Akademii mamy darmową dostawę do końca roku 200 zł plus możecie wykupić cały sklep. No i jeśli chcecie się uczyć, to polecam wam skorzystać po prostu z tego darmowych szkoleń, które są w opisie z całego pakietu edukacyjnego Sprawdźcie po prostu ten opis, tam jest link do z darmowych szkoleń. Jeśli macie czas, a będziecie pewnie mieli czasu teraz dużo przed świętami, w trakcie świąt, jest czas odpoczynku teraz, skorzystajcie z tego czasu, bo został, nie wiem, rok, dwa lata zarabiania i inwestowania i bądźcie, bądźcie gotowi. Cześć. A więcej wolnościowej propagandy na weto.media. Nie zapomnij przeczytać opisu i zapraszamy do oglądania następnego materiału. Śmiało kliknij!